utrwali tutaj w waszej walce o Głogów. A propos Głogowa, co tutaj było? Walka z Tatarami? Nie, tutaj była obrona dzieci. Dzieci głogowskie. Co, wywieźli dzieciaki na tarczę. No, to Niemcy, nie? Jakiś Wilhelm czy kto? Kto to tam zrobił? Otton? Otton III. A jeszcze wcześniej Bolesław Chromy. A co Bolesław Chromy zrobił? Zrobił. Wspaniale. To z Poznania zrobili papataj tutaj, nie? Bo nie wiem, czy wiecie, ale według najbardziej renomowanych co do chrztu Polski historyków, to Poznań, a nie Gniezno czy Lednica były miejscem chrztu, bo palatium, czyli system zamkowy, najbardziej obfity w Poznaniu, jedyna kaplica dworska zamkowa w Poznaniu. W Gnieźnie nie znaleziono do dzisiaj baptysterium, w Poznaniu jest, pierwsza katedra, pierwszy biskup. Miejsce pochówku królów i miejsce pochówku pierwszego biskupa. No więc... Sorry, taki mamy klimat. Ale pokażę wam teraz, żeby tak na zakończenie może tej bajeczki, żebyście trwali tutaj, walczyli dzielnie o Głogów, to Praga jest takim, i Czechy w ogóle są takim przykładem. Do Pragi żeśmy dojeżdżali i w Pradze, słuchajcie, nie było ani jednego Czecha w tej chwili. Był jeden, się pojawił Czech, ale był na pierwszej sesji. Potem się już tylko pojawił raz, przyszedł, żeby mi rękę podać i już się nie pojawił. Pełna załamka. Robiliśmy szkołę tylko dla emigrantów ukraińskich de facto. I było ich od 7 do 15. Czasami było tylu uczestników, ilu posługujących. A pojechać trzeba było daleko, bo z Ukrainy do Pragi jest około 1000 kilometrów. I traumatyczna granica, która w tamtych latach była szczególnie traumatyczna, czasami się stało wiele godzin na granicy. A najgorsza była niepewność. No i tak przejeździliśmy 5 lat do tej Pragi. Po 5 latach, chociaż ilość ludzi wzrosła do 20, czasami nawet 30, to filia została rozwiązana, bo nie było księdza. Tak zadecydowali tubylcy, nie pytając się mnie o zdanie. Moje zdanie było odmienne. I 5 lat nie istniała tam filia. Ale po 5 latach się reaktywowała teraz. W tym czasie, kiedy ona nie istniała, niektórzy, którzy mieli podobne do moich zapatrywań, że to nie trzeba było rozwiązywać tylko z powodu tego, że księdza nie ma. Postanowili coś zrobić i założyli filię w Brnie. W międzyczasie powstała też filia w Ostrawie. W Ostrawie bardzo ciekawie powstała filia, bo powstała dzięki szatanowi. Ostrawa jest niedaleko granicy z Polską i wracaliśmy z filii bułgarskiej i zajechaliśmy do Ostrawy, gdzie byliśmy umówieni do pewnego ojca Paulina, Polaka, ojca Bogdana Stępnia, który był egzorcystą i akurat zajmował się egzorcyzmem pewnej pani i stwierdził, że utknęli w tym egzorcyzmie i już od pół roku nie ma żadnego postępu. A my zaprezentowaliśmy, on poprosił mnie o pomoc, żebym ja się chwilę pomodlił. No i ja nie tyle się modliłem, co zacząłem z tą panią rozmawiać według metody znanej nam 5 kluczy Nila Lozano. No i po prostu ta prosta, no, bazująca bardziej na rozmowie nawet niż na modlitwie metoda okazała się skuteczna wobec tej pani. I to w ciągu 15 minut oni zobaczyli, jak bardzo była ona, ta rozmowa, odkrywcza dla samej klientki, penitentki, jak i dla nich wszystkich. I to spowodowało tutaj jakby ten sukces z tym demonem, czy z paroma demonami, który się dokonał w ciągu dosłownie 15 minut przy mocnych objawach demonicznych, a zarazem ich gaszeniu przeze mnie, bo według tej metody, jak wiemy, raczej skupiamy się na rozmowie z osobą ludzką, a nie
kreaturą demoniczną. No więc to zrobiło wrażenie na tamtejszej wspólnocie, na tym kapłanie tak duże, że przekonali się momentalnie jakby do szkoły. I tak powstała filia w Ostrawie. W międzyczasie w Brnie. W tej chwili się reaktywowała Praga. I powstało jeszcze parę innych filii. I okazało się, że to nasze jeżdżenie takie mordercze, wykładanie się dla Pragi, tak, które często smakowało tak już, miało taki posmak beznadziei, ale ten upór i to trwanie, ta wytrwałość okazały się zbawienne, dlatego że teraz mamy tam chyba 6 filii. Niedawno powstała jeszcze jedna nowa. Także tam około 6 czy nawet 7 filii jest już w Czechach. A Czechy są trudnym narodem, są szczególnie te Czechy zachodnie, są bardzo zateizowanym narodem. Czesi. Morawianie już bardziej są podobni może do Słowaków. Morawy, czyli Brno. Natomiast Praga i w kierunku na Niemcy to jest bardzo zateizowany naród. No tak więc, gdyby warto po prostu ledwie trącego się knotka, warto nie gasić, tylko warto, póki Bóg sam nie zagasi, warto to kontynuować. No to tyle chciałem wam może powiedzieć. Czy może macie jakieś pytania?